Zodiakalny strzelcu, oto Twoje czytanie na listopad 2023. Zobaczymy, co się wydarzy dla Ciebie, a potem zobaczymy jeszcze więcej szczegółów z kolejnymi kartami. Dobrze, zaczynajmy. Dobrze, strzelcu, zobaczmy Twoją pierwszą kartę, przeszkody. Akceptuję to, że wyzwania są najlepszym sposobem nauki. Okej, czuję, że ten miesiąc będzie dla Ciebie bardzo intensywny, będziesz zakończać wiele lekcji życiowych, cyklów karmicznych, rodowych cyklów karmicznych. Tutaj przechodzisz przez bardzo intensywną i wielką transformację, więc mogą być jakieś przeszkody na drodze do pokonania właśnie po to, żeby już się finalnie przygotować na nowy etap w Twoim życiu jakiś, na wielu polach. I czuję, że to ma związek z tym również, że Pluton, planeta transformacji i odnowienia, właśnie w listopadzie, pod koniec listopada, będzie wchodziła do wodnika. Pluton zmienia znak. Oczywiście niektórzy mówią, że Pluton to nie planeta, ale tutaj nie o to chodzi. Energia Plutona jest transformacyjna. I Pluton wchodzi do wodnika, zmienia znak i ta energia będzie na Ciebie niezwykle mocno wpływała. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to zasubskrybuj mój kanał, bo film o tym na pewno będzie u mnie. Ale tak, strzelcu, bądź cierpliwy i spokojny w miarę możliwości, bo będą wyzwania, ale to już jest jakby zakończenie trudnego cyklu. Końcóweczka, ale intensywna. I kolejna karta. Samotność. Wiem, że nigdy nie jestem sam. Strzelcu. No właśnie, jak tutaj zakończasz lekcje życiowe, cykle karmiczne, transformujesz się, zmieniasz, stawiasz granice, to możesz poczuć się samotny, samotna. Nie widzę tutaj, że wszyscy Cię zostawiają, nikogo przy Tobie nie ma. Ja to widzę jako taki bardziej smutek, nostalgia za przeszłością, za tymi ludźmi, którzy już nie są w Twoim życiu, za tymi, którzy właśnie odchodzą. No ale dlatego odchodzą, bo stawiasz granice i ci wszyscy, którzy tego nie uszanują i ciągnęli z Ciebie energię, odejdą, więc możesz czuć się trochę samotny, samotna, ale to nie jest samotność, to jest transformacja przez te przeszkody, przez te może czasem konflikty, niezrozumienia, przez które czujesz się samotny w listopadzie, dzięki temu się transformujesz, dzięki temu później będziesz w stanie budować życie swoich marzeń. Więc ten proces intensywnego oczyszczania Twojego pola energetycznego, Twojego kręgu ludzi, z którymi przebywasz, to jest bardzo istotny element. Bez tego elementu nie da rady przejść do nowej, lepszej rzeczywistości. I kolejna karta, poczucie winy. Biorę odpowiedzialność za moje dobre samopoczucie. Widzę, że tutaj, strzelcu, jesteś pod wpływem dużego poczucia winy. Obwiniasz siebie za coś, może za to, że tak się zmieniasz, że ludzie się od Ciebie odwracają z Twojej perspektywy, ale tutaj Ty nic złego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Po prostu się transformujesz tak, żeby być bliżej swojego serca. A jeśli ktoś tego nie szanuje, przekracza Twoje granice, wykorzystuje Ciebie, to nie jest Twoja wina. I wtedy warto postawić granice, tak? Odpuść poczucie winy. Za cokolwiek się nie winisz. Może to Ty przekraczałaś albo przekraczałeś granice. Dostosuj to do swojej sytuacji, ale naprawdę już czas sobie przebaczyć, czas przebaczyć innym, jesteś w trakcie wielkiej przemiany. A jeśli nie przebaczysz sobie i innym, no to tutaj możesz zostać w takim miejscu pomiędzy. Nie będzie można przejść do tej nowej, pięknej rzeczywistości. A co zamanifestuje się w tej nowej rzeczywistości, kiedy odpuścisz, wow, poczucie winy? Wow, no tak, tutaj mówiłam ciągle o tym, że trzeba przebaczyć, użyć mocy przebaczenia, no i jest karta przebaczenia, tak? Także ta karta tutaj, obok tej karty poczucia winy, to jeszcze bardziej wzmacnia
tę wiadomość, że już naprawdę czas przebaczyć sobie, czas przebaczyć innym, mimo że to może nie być takie łatwe. Czas już przebaczyć, bo to przyniesie Ci naprawdę dużo obfitości, strzelcu. Niesamowite. Twoja karta wyniku to obfitość. Także zobacz, jesteś w takim momencie przejściowym w listopadzie, kiedy może jest trudno, może czujesz się samotny, samotna, ale to przez to poczucie winy albo przez to obarczanie kogoś winą. Dostosuj to do siebie. Pamiętaj, już czas odpuścić, już czas przebaczyć i przejść do świata pełnego obfitości. Jeśli czujesz, że nie dasz rady samodzielnie przebaczyć, że za dużo tam jeszcze jest emocji, to mogę Ci w tym pomóc. Na moim kanale znajdziesz medytację prowadzoną, która pomaga w procesie wybaczania. Link do niej będzie na końcu tego filmu. A teraz zobaczmy więcej szczegółów dla strzelca. Strzelcu, tutaj te górne karty wzmacniają wiadomość na temat tych przeszkód, tego poczucia samotności, tego poczucia winy. Pamiętaj, to jest tylko sytuacja tymczasowa. Transformujesz się, zmieniasz. I to może być niewygodne, ale wszechświat mówi: wytrzymaj, a uda Ci się pokonać wszystkie Twoje problemy. Mimo że może się będziesz czuć w listopadzie samotnie, tutaj mamy też kartę złamanego serca z powodu czegoś, czego już nie masz. To może być właśnie o tych ludziach, o których mówiłam, że nie szanowali Twoich granic, ciągnęli z Ciebie energię, a teraz Ty stawiasz granice, więc oni odchodzą z Twojego kręgu, z Twojego pola i możesz czuć wielki smutek i ból serca z tego powodu. Dasz radę, na miejsce tych ludzi pojawią się nowi i wspaniali. Nie martw się. Tutaj te dolne karty. Widzę, że tak, w tym procesie transformacji niektórzy z Was są już od maja tego roku albo poprzedniego. Bierz to, co z Tobą rezonuje. Jeżeli chodzi o pracę, to będzie dużo pracy w listopadzie, będzie dużo osiągnięć też i sukcesów, także pięknie. A jeśli chodzi o życie prywatne, to będą tutaj jakieś testy, zwłaszcza jeśli chodzi o życie miłosne. Będą jakieś pokusy, które będą dla Ciebie egzaminem. Tutaj chodzi o jakieś sprawy seksualne, bo mamy kartę królika. Za dużo skupienia na sprawach seksualnych. Dostosuj to do siebie. Możliwe, że będzie tutaj coś do przebaczenia komuś albo sobie. Ale tak jak mówiłam, przebacz i idź dalej taką drogą, jaka jest dla Ciebie najlepsza. To też może być, że Tobie ktoś będzie przebaczał. Tak jak mówię, dostosuj to do swojej sytuacji, ale tutaj jakieś testy i sprawdziany w sferze miłosnej będą się działy. Strzelcu! Jeśli to czytanie jest dla Ciebie pomocne, to proszę, polub ten film, skomentuj go, wyślij do kogoś, bardzo to doceniam. A jeśli chcesz mieć szansę wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną, zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu. Jeśli chcesz kupić prywatne czytanie, zapraszam do kontaktu mailowego. Mail też jest w opisie. Strzelcu, jeśli rezonuje z Tobą pomoc energetyczna w sprawie przebaczenia, to zapraszam Cię na moją medytację prowadzoną. Jest na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.